Davida Orego, przede wszystkim Dracuela, Bridgesa, także Dakura, Bakke. To spowodowało, że takie zestawienie musiał wybrać David Oyeri i skład Realu Madryt, Iker Casillas, Fernando Hierro, Ivan Campo, Roberto Carlos, Jeremy Figo, Makalele, El Guera, McManaman, Guti oraz Raul. Na ławce rezerwowych m.in. w zespole Realu Morientes, Savio, Flavio Conceição, Muniti. A oto arbiter główny tego meczu, holenderski sędzia Dicio, prowadzący już zresztą także mecze podczas ostatnich finałów piłkarskich mistrzostw Europy. Leeds United zdołał zwyciężyć w pierwszej fazie grupowej na Elland Road z Milanem, także zdekasował z miażdżu Besiktas, no i zremisował z Barceloną, wówczas szczęśliwa bramka dla Katalończyków w ostatnich sekundach tamtego spotkania. Raul González mówił przed tym spotkaniem, że no, trzeba panować nad piłką, trzeba długo ją kontrolować, przytrzymywać. To jest recepta na sukces w tym spotkaniu. Pierwsza szansa Realu i niedokładnie uderzał Guti. Tak, w tym dzisiejszym spotkaniu naprawdę byłem bardzo zadowolony z tempa gry obydwu drużyn. Bramkarze bardzo szybko wprowadzali piłkę do gry, praktycznie akcję za akcję. No, byliśmy świadkami naprawdę bardzo dobrego widowiska. A tutaj błąd Ikera Casillasa, źle obliczył lot piłki, no i trzeba przyznać wielkie szczęście Realu na początku tego spotkania. Najpierw słupek po strzale Jonathana Woodgate'a. Popatrzmy raz jeszcze, błąd Casillasa. Nie wiedział, gdzie jest piłka Smith. Woodgate, słupek, piłka odbita jeszcze od Kelego. Mija jednak bramkę Casillas i atakuje Real. Dobra interwencja Woodgate'a, teraz jednak fatalna strata Figo do Raula, wychodzi na wolne pole Guti, troszeczkę wyrzucająca do pola karnego piłka. Guti, jeszcze zamieszania, pada Luis Figo, ale nie reaguje Dicio. A w zasadzie reaguje, bo za próbę wymuszenia rzutu karnego pokazuje Portugalczykowi żółtą kartę. No, znaczy słusznie tutaj sędzia zareagował, nie było rzutu karnego. Ivan Campo do środka, Roberto Carlos, faulowany Luis Figo, no i mnożyły się te żółte kartki w pierwszej połowie. Tutaj ostre wejście 20-latka z Leeds, Jonathana Woodgate'a. Dzisiaj on bez pozdrowienia stworzył parę środkowych obrońców. Na prawej stronie defensywy grał Mills, przesunięty Kelly na prawą stronę pomocy. Luis Figo płasko, dobra interwencja Paula Robinsona. Oto Vicente del Bosque, opiekun zespołu królewskich z Madrytu. Jeremy, na niego dzisiaj postawił Anina Michela Salgado, właśnie Del Bosque, akcja Luisa Figo, Jeremy w środku, Raul, także Guti, Jeremy lewą nogą w pole karne, nie dał rady, i McManaman, dobra interwencja Milsa. Tak, bardzo dobra interwencja, świetne zagranie Jeremiego, długi słupek tutaj, jakby piłka przeszła, puszczam, że jest bardzo dobra. Makalele, jeszcze jedna szansa, zablokowany strzał Gutiego, z lewej strony boiska oczywiście Roberto Carlos, ładnie wchodzi do środka, mija Kelego, także Milsa, Roberto Carlos. No i wydaje się, że chciał w ten sposób wymusić faul w dogodnej sytuacji, w dogodnej odległości od bramki Robinsona. Figo nad bramką. Chciałem obejrzeć taką bramkę, jak podczas turnuła de France, czyli Roberto Carlos, ale... Świetnie, to była idealna na niego pozycja, ale jednak Figo strzelał. A teraz Raul ładnie ucieka obrońcą zespołu Leeds United, ale broni Robinson. Real w dzisiejszym spotkaniu przetrzymał piłkę praktycznie 25-30 metrów od bramki Leeds. Tam było najwięcej miejsca. Świetnie taktycznie tutaj piłkarze rozegrali Realu to spotkanie. A teraz szansa gospodarzy. Woodgate, jeszcze Smith. Dobra interwencja Fernando Hierro. Przejmuje piłkę Raul. Pięknie zgasił ją napastnik Realu, Guti. Na prawo do niepilnowanego Luisa Figo. Figo będzie był trzymać piłkę w boisku. Wciąż Luis Figo, obok niego Radebe. Figo odważnie w pole karne. Figo i tylko rzut rożny dla Realu. Mnie, Roman, wydawało się, że w tym momencie był rzut karny. Mnie też się tak wydaje. Po prostu to zobaczymy. Figo rzeczywiście szukał tutaj rzutu karnego, no ale ewidentnie ślizg. Widzimy, Figo przewraca się. No nie był dotknięty. Jeżeli sędzia nie zareagował, mógł tutaj dać równie dobrze drugą żółtą i czerwoną kartkę dla Figo. A teraz zagubił się w ostatniej fazie akcji Guti, znów gospodarze Roberto Carlos, obok niego Mills. Roberto Carlos przepuścił piłkę sprytnie Guti, Raul, Guti, Raul i słupek ratuje Robinson. Świetna akcja, oczywiście. Chyba najlepsza akcja tego spotkania. Niczym na stole bilardowym wędrowała ta piłka od nogi do nogi, bez przyjęcia uderza Raul i wielkie szczęście gospodarzy. Trzeba przyznać, że bardzo mało piłek otrzymywał Mark Viduka, Jalan Schmidt, obydwaj praktycznie mało zatrudniali. A tutaj fantastyczna szansa
zespołu gospodarzy dobra, jednak instynktowna obrona Ikera Casillasa, wszystko jednak prokurowane przez proste błąd Ivana Campo, to David O'Leary. Raz jeszcze niedokładne zagranie Campo, Lee Bowyer, Mateo i dobra interwencja Casillasa. Szczęście sprzyja lepsze. Tak można ocenić, że kilka trafiło prosto bramkarza. Kolejna żółta kartka w tym meczu, nawet nie protestował. Fernando Hierro zgadzał się z tym orzeczeniem, że był to faul na kartkę na Australijczyku Widuce, który jest w tej chwili wspólnie z Kasselbenkiem liderem klasyfikacji strzelców. Hart, mocno, ale wprost w ręce Casilla. Figo. Ostatni gwizdek sędziego w pierwszych trzech kwadransach bez bramy, a więc czyste konto do przerwy. I Paula Robinsona, i Ikera Casillasa, dwóch bardzo młodych bramkarzy. Casillas 19-latek, Paul Robinson 21 lat, dostępuje oczywiście kontuzjowanego Nigela Marti. Bez zmian rozpoczęli tę drugą część spotkania gracze jednego i drugiego zespołu. Mills, Robinson. Walczy Viduka, jest Smith, także Bowyer, Viduka. Nieudany strzał australijskiego napastnika. I kolejna szansa gospodarzy, około 33 metrów do bramki, rywala zablokowane to uderzenie. Teraz jest okazja do szybkiej kontry, wychodzi McManaman. Ładnie wypatrzył Gutiego, Guti, McManaman. McManaman sam dynamicznie wpada w pole karne rywala. McManaman do środka, Raul obok bramki. Tak, trzeba powiedzieć też, że oczywiście McManaman zagrał dobry mecz i tutaj też brawa dla odwagi dla Vicente Lewowcy. Przecież Maka siedział dosyć sporo na ławce, a jednak na terenie w Anglii, gdzie jest bardzo dobrze znany, postawił na niego i dzisiaj to go na pewno nie rozczarował. Teraz fatalny błąd Woodgate'a. No i znów zabudził się w ostatniej fazie akcji Guti, a wracając do McManamana, 300 kibiców specjalnie dla niego i dla Mateo przyjechało na to spotkanie z Liverpoolu. Obydwaj się przyjaźnią. Figo, jest Raul, ponownie Luis Figo. Broni Robinson. No na pewno przyjechali po to, by zachęcić może Maka na powrót do Liverpoolu. Wszyscy kibice z tego klubu liczą na to. I znów Real Madryt dośrodkowanie w pole karne. I tutaj pada pierwsza bramka dla zespołu królewskich. W powstałym fragmencie gry dośrodkowanie na głowę Fernando Hierro i obrońca zespołu Realu Madryt w 66 minucie strzela bramkę otwierającą wynik spotkania. Dośrodkowanie Luisa Figo, Fernando Hierro i jest 0-1. To jest bardzo ładna bramka w stylu właśnie Fernando Hierro. On z Selguerą bardzo dobrze grają w powietrzu. Ivan Campo praktycznie zostawał z tyłu, kryjąc Widukę. Świetnie wygrał walkę w powietrzu z Woodgate'em, także z pozostałymi graczami Leeds United. Kolejna akcja Realu, McManaman, Guti natychmiast, Raul 0-2. Prawda, śliczna bramka praktycznie z pierwszego podania McManaman do Zana. Guti do Raula i go to naprawdę... Nie było spalonego, to potwierdziły później powtórki. Na równi z ostatnim obrońcą w tej sytuacji, a więc Milsen był Raul Gonzalez. No i to była, Roman, taka akcja typowa i bramka typowa dla świetnych technicznych graczy Realu Madryt. Tak, no zrobili ich w przeciągu dwóch minut, strzelając dwie bramki. Te dwie minuty zadecydowały o tym zwycięstwie. No a Leeds naprawdę liczył tylko i wyłącznie na tą siłę Widuki, grali długie piłki na właśnie napastników. Nie było takich przygotowanych akcji, jak właśnie prezentował Real Madryt. W ostatnich minutach meczu na boisku pojawił się m.in. Sadio, który zastąpił Luisa Figo. Także zmiany w zespole trenera Davida O'Leary'ego pojawili się na murawie Wilcox. No ale nic się już w tym spotkaniu nie zdarzyło. No Elan Road w pierwszym meczu drugiej fazy grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów na inaugurację tej drugiej fazy zespołu Leeds United przegrał z Realem 0-2 po golach Hierro i Raula Gonzalez.